Halo, cześć, witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku zagrajmy w The Binding of Isaac. W dzisiejszym odcinku będziemy grali przede wszystkim na moim sycie, bo sobie troszkę tak losowałem i mi się coś trafiło, właśnie takie coś, Edenem. Niestety nie mam zbyt dużych obrażeń, jest trochę ciężko i tak dalej, ale mam dużo hajsu i mam regeneration i HP i mam Gołkeda. I po prostu wolę zaryzykować z takimi moimi obrażeniami, z takimi sobie itemami, że może mi się coś tutaj poszczęści na moim własnym seedzie. Zresztą ostatnio grałem tu głównie tylko na waszych seedach, a chcemy na swoich. Poison Tears, a jakieś tam minimalnie, bo minimalnie wyboostowane obrażenia. Zawsze spoko, nie? Może te obrażenia... A bo to trucizny tak już ubiję. Kurde, wolałbym nie dostawać obrażeń. Chociaż wiadomo, dostawanie obrażeń nie wpływa dosłownie na nic. Właśnie, to regeneration mnie naprawdę spoko. Może się coś fajnego uda ugrać tutaj. Mam przynajmniej taką nadzieję. Bomba, mógłbym poszukać secretu, ale... Po co? Kurde, jeszcze tego challenge'owego musiałem dostać. Ale ja beznadziejnie gram. Dobra, ja nie chcę ten. Przede wszystkim, bo marudzicie o Sydney, to macie tutaj. Zaczynajcie sobie film. Sobie przepiszę, jak chcecie sobie popróbować. Żadnego słucharta. Muszę zrobić coś takiego. Tak, bo jedna moneta wleci tam z powrotem, a te dwie tutaj po bokach i tak tutaj będą w miarę okej. No, jest zajebiście. Jeszcze dzisiaj siadam i nagrywam filmy do challenge'u. Moda już wybrałem, dziękuję, że mi podesłaliście. Miałem co obczajać. Dobra, to bomba tam rozwaliła. Ale to tam nic. Regeneration zajebiście, mamy podwójną bombę. Byśmy się mogli zrobić. Dużo serc. A dobra, pozwolę sobie. Pozwolimy, czemu by nie. Kurde, to wygląda jak XL, serio. Bez kitu, jak XL. Ale to nie był XL. Trochę będziemy tego bili. Dobrze, że przynajmniej tą chociaż truciznę mamy, nie? To jest w miarę okej. Minimalnie, bo minimalnie, ale obrażenia zwiększa, nie? I chyba Devil Room mimo wszystko z Gokeda na pierwszym poziomie nie może być. Chyba ma się tego Jokera, nie? A powinien być, że jak ma się tego Godkeda, to Devil Room pojawia się już od samego początku. I ta trucizna, jak wsiądzie w głowie, to jest tak, że zatruwa jego głowę i jego samego, nie? Okej. Pierdzielony. Będzie padni. Okej. A mogę sobie tracić życie. Też nie zawsze haj siwą mogę czerpać z tego. No upartego. Bum tararara. Wiem czego się przyno chcesz. Pazdana! Dobra. Dzisiaj środa, czwartek meczyk, na meczu trzeba iść, wiadomo, HP i HP up, raczej damage up i HP up, zajebiście. Czwartek meczyk, ojojoj, ja trzymam kciuki, żeby wygrali. Tak mocno trzymam. Aha, są tutaj, myślałem, że nikogo tutaj nie ma. A tu jednak bum tararara. Dobra, trucizna siadła. Zajebiście. Wszyscy popadali, włazimy sobie tutaj. Zodiak. Bardzo spoko, kamień z X-em, wiedziałem, że tutaj coś może być. Zawsze to jakaś to osłona, mała bo mała, ale jest. Ale hakbar. Dobra, se wybuchnął. Dobra, lecimy dalej, co? Weź, że padni. Jak ja nie lubię, on tak biega dookoła.
Sekupierdliwe. Co te pomieszczenia takie wielkie? To nie jest XL przecież. Ej! Ja protestuję trochę. Okej. Okay. To raczej mnie nie interesuje. Tutaj raczej nie ma nic interesującego, se wybuchli. A jest sklep. Czy ja chcę wchodzić do sklepu przede wszystkim? W sumie mógłbym wejść, zobaczyć. Może jakbym przestał tracić idiotycznie te serca, to byłoby okej, co? Pierdzielone, co? Moneta jeszcze jedna. Okej. Kurde, pierdzielone moje obrażenia, mimo że dostałem HP, a czy damage upa, to i tak moje obrażenia tak posysają. Dobra, piątego nie przypuszczę. 10. Kurde, jego siaju, jego maci. Może bomba będzie, no nie będzie. Spiny to będzie łatwa walka. Aj kurde, to może być długi odcinek. Jak ja się do was będę musiał poświęcać, teraz zagrywać jeszcze te odcinki do tego maratonu. Jeszcze mam dylemat, czy ten maraton robić w czwartek, w piątek, czy czwartek, piątek, sobotę i niedzielę, nie? Ale chyba nie będę miał wystarczająco dużo czasu. I tutaj też by mi się bomba zdała, nie? Lamp of call, proszę. Nic innego nie przyjmuję. Ja wiem, czego dziewczyno chcesz. Pazdana! Pierdzielony, kurde, jego majucha mać. Przez co robicie spiny? I znowu ten spin. Normalny laser bez spinu. Ja nie wierzę. No i spin. Kiedy Krampus stanowi dla ciebie już poważniejsze wyzwanie. Bez kitu. Okej. Okay. Lapo w kole. Ała, ała, coś mi tam do uchami włazi i mnie gryzie. Dobra, przynajmniej na powkoli. Jakiekolwiek zwiększenie obrażeń, czym dalej łzy będą leciały, tym większe obrażenia, to jest spoko. Mamy bombę. Myślę, że nie warto się zbijać jeszcze z HP. Nie dla takich tutaj rzeczy. Ale zrobimy coś takiego. Podwójny soul heart i to jest mega spoko. Czy kolejny ten. I za jedną bombę zyskaliśmy naprawdę bardzo dużo, tak? Odzyskaliśmy monety przede wszystkim, dwa soul hearty. Wiadomo. Idziemy na górę. To jest tutaj przejście. Okej. Okay. Padajcie pająki. Bomba. Okej. Okay. Czy jakoś poszczególnie potrzebuję? A, chyba tutaj byłoby fajnie, co? Chyba tak? Właśnie, w tej kolejności muszę to robić. Dobra, już 15 monet. I to jest bardzo spoko. Mam nadzieję, że regeneration jakieś tam wejdzie, czy coś w tym stylu. Speed down. Kurde. Abyś mi dał coś fajnego, co? Ale żebym się wkopał. On całe serce odbiera. To jest właśnie wszystko najgorsze. Szczerze, to mógłbym zrobić coś takiego, że... Okej. Okay. Tak pokombinujemy. W sumie dawno nie kombinowaliśmy. Zazwyczaj miałem tak dobre epickie itemy na sam start, dzięki waszym seedom, że nie musiałem tutaj aż nad to kombinować, czyż nie? A teraz? Teraz to można usiąść, trochę pokombinować, żeby hajsu zdobyć i tak dalej, nie?
górę. Temu wszystko jest tak małe, pierdzielone, co? Okej. Te mucho to po prostu nie wiem, mam motorek w dupie. A jeszcze ciekawostki trzeba usiąść i w końcu zrobić, bo miałem je robić już dawno, ale jakoś weny jeszcze nie miałem zbytnio, żeby usiąść i to porobić. Wena też jest bardzo ważna. Kolejnie HP. Chodźmy jeszcze na bossa, zobaczmy co będzie po bossie. To jest bardzo ważne, co będzie po bossie, naprawdę. Okej, nie mam już soul heartów. Najgorzej. Czuję moc. Nie. Ale to tędy będzie boss, tak czy siak. Już jest wiadome. Ja to wiem. Okej. A ja się chyba rozwalisz na dwa mniejsze, co? Nie, ty się na te dwa mniejsze nie rozwalisz. Uzdrawiamy się. Okej, weź to jeszcze. Dobra, za późno. A mogę trochę z nich wykorzystać! Mogę ich wykorzystać do swych nicnych celów. O, zresztą. Dobra, zajebiście. Okej. Angel Room już. Alabym Devil Roomy. Chociaż z drugiej strony nie można narzekać, co? Dobra, tylko że jak się chyba skaleczę, to strasznie etel na harta. Pigułka. Nie taka fajna, nie? Okej, dał mi jeszcze dodatkowe 4 monety. Wow, mamy 50 monet, jak zajebiście, tylko że dopiero jest 11 minuta. Dobra, Eve back, wracamy, idziemy sobie teraz tutaj, sklepy są priorytetem też dla nas, musimy obserwować, co się tutaj dzieje. Okej. Dobra. O, nie ma nic, idziemy na dół. Aj, regeneration są. Dobra. Dobra. Dobra, weźcie przepadni. Zajebiście. Okej. Skrzynia, to możemy w drodze po... Pierdzielony. Mi się nie opłacało, co? Kurde, jego madzi. Ajajaj, będziemy mieli tyle tych HP. Tak dawno nie graliśmy pod takie wielkie życie, co? Tak bardzo. Dobra, pierdzielimy to wszystko, idziemy na górę. Niczym się nie przejmujemy. Wyjebane po prostu. Tak, idziemy dalej. Zawsze mogę powalczyć, żeby mega szatana niby. Okej. Okay. Musiałem poczekać, żeby ta izolacyjna warstwa gówna przytrzymała bardziej tego gówniaka, żeby mi tutaj nie przeszkodziło. Znaczy nie przeszkodził, gnój jeden pierdzielony. No i mi nie przeszkodził. Dobra, bo jak zaczynam się skupiać na grze, to idzie mi lepiej. Dobra. A pigułka. A idź mi w piździec po prostu z tym czymś. Bo już raz, nie mam na co liczyć, co? Umarłbym tam. W sumie powinien tak zrobić. O właśnie, z tego względu, iż... regeneration może mi... Aha, i tak mam jeden pusty... Puste serduszko, co? Okej. To jest bardzo ciężkie.
bardzo, bardzo ciężkie. Okej. Dobra. Moneta. Jakby mi było mało. Sakwa, w sakwie mamy. Nie skorzystam. Co mi tutaj mi się dzieje? Pierdzielony. Okej. Okej. Gdyby nie ta trucizna, w sumie doceniam tą truciznę, bo widzę jakie ona obrażenia sadzi mimo wszystko. Dobra, nie jest tak kolorowo, więc może jednak nie napychajmy się jak debile. Bo naprawdę. Regeneration zajebista sprawa przy takiej ilości serc. A ty jesteś ten szybszy i wytrzymalszy jeszcze. To bierzemy. Perks. To no nie za bardzo, co? Tutaj pewnie będzie boss. No właśnie. Tak wyglądało. Myśl, wiśnia, myśl. Dobra, bierzemy to. History Candy. W sumie nie pamiętam do końca, co to robiło, ale to raczej pozytywne były efekty. Mamy pigułkę tutaj na dole. Aha, tak. Nie za bardzo. Okej. Pierdą głównym. Bardzo. I teraz jak na złość nie będę dostał żadnych pigułek, bo czemu miałbym jakiekolwiek dostawać właśnie? Czemu jakiekolwiek miałbym dostawać? Bomby. Na rozwalanie grzybów? Okej. Się zobaczy. Się zobaczy. Dobra. A szczerze spróbujmy. Okej. Popadali, tutaj nie ma nic poza przejściem tam dalej i tylko tamtędy jest droga, co? Dobra. Okej. Czwarty klucz. Tylko czy coś mi dodaje? No nie, dajcie mi jakiś dobry item. Jezu Chryste, ile tego tutaj jest. Aj, mogę już walczyć z tym bossem i po prostu wziąć te itemy, dobre co? Teraz mogę jeszcze iść tutaj. Też nie tędy droga, ale jest kamień z X-em. Small Rock, błagam, Small Rock. Właśnie, nie zapominać, nie zapominaj wiśnie, że ma Stompiego. Stompi ci dużo daje. Nie musisz marnować bomb. Okej. Bum tararara. Tak was rozwalę. Miałem przeczucie, ale to było złe przeczucie. Nie. Tutaj mogę brać się główna. Nie. No dobra, będziemy napodali slow efekty. Kurde. Bomb już nie mamy. Chyba ta czekolajtek robi. Raczej nie dawało nic fajnego. To tak jest, taki sobie efekt. Nie wiem, patrzę może jakiś Crow Space czy coś w tym stylu. Byłoby miło,
Jakoby mi się coś takiego trafiło. Może ten slow effect by ważył trochę częściej, co? Ale nie, bo po co? Dobra, priorytetem są tutaj, żeby pająki rozwalać. Okej. Dobra, zajebiście. No to padajcie mu wszystko pierdzielone. O, Devil Roomu i dostaliśmy, a ja mam... Speed up. Balls of Steel. A niech będziemy więksi. To jest spoko. To jest spoko. I troszkę lepiej, co? Tak, ociupinkę, ociupinkę. Debs one. A my mamy tak słabe obrażenia, co? Ciężko, bardzo ciężko. Okej, ten slow effect opuszczał w dziesiątkę. Tak uważam. Efekty w tej grze są naprawdę też mega fajne. Okej. Okej, teraz nie mam Stompiego, więc nie mogę się wysłaniać właśnie w taki sposób. Kurde, no. Przepraszam, ja mam jakąś pierdzieloną alergię i jeszcze się dalej nie przepadałem. Nie wiem na co, ale zauważyliście, że ostatnimi czasy coraz częściej kicham na odcinkach. Na coś mam alergię, a wizytę u lekarza mam dopiero chyba w październiku. Służba Polska, Polska Służba Zdrowia, terminy, tak. Ja do tej pory umrę. Na co ja mam alergię? Pierdzielone piłki czy co? Chyba nie piłki. Chociaż kto to tam wie, no. Jest to tak czy siak upierdliwe momentami. To weź się zgin. Przelosowanie wszystkich swoich beznadziejnych itemów. Apex hack, stompi, trucizna. Myślę, że worth it. Dobrze, że bardzo dobrze nie grałem Apex hackiem. Jaki ja mam mały show speed up. No, damage wyboostowany dość. Crow Steers. Zaj, fantastyczna sprawa. Okej. No to D4 się opłaciło. Zawsze mogę sobie więcej porosować, ale po co? Jest fajnie, uratowaliśmy situation. Czym więcej pokonujemy, czym większe obrażenia się sadzimy. Pigułeczka, pigułeczka! Nie mam teraz ten. Przecież PHG, nie? Better Pius. Nie mogę za bardzo... Chaos! Jak zajebiście dawno cię nie miałem. No, zajebiście. Ten range up trochę dobija. A może jak się bawić i co się bawić, drzwi wywalić, okna wstawić? Okej. Kusząca perspektywa, żeby się jednak pobawić. W sumie narzekacie, niektórzy narzekają na taką monotonię w tych odcinkach, że tam mało co się dzieje i tak dalej. A były jakieś tam epizody, że się tymi kosteczkami pobawiłem i to nawet tam jakoś. Ale nigdy się nie pobawiłem aż tak do końca, co? Myśmy instalowali w jakieś lepsze bombo combo, tylko żeby nie przelosować zbyt dużą ilość itemów, bo jak przelosujemy zbyt dużą ilość itemów, to potem będą nam leciały tylko HP, nie? I w tym jest problem. Okej. Nie padł na ształa, skurczybyk.
Nawet mocny. Spoko. Zdaje fantastyczna sprawa. Dobra. Alt David Room, a bo. Kurczę. Co jest za coś, co? Okej. Nawet tego cienia nie widać, jak podążasz. Szkoda. O, mam snipe. Jak będzie o mam snipe z tym? Gapiego, to jest bardzo fajna sprawa. Speed up. A i pytanie, czy jednak chcę sobie przelosowywać film teraz. Teraz to chyba raczej niekoniecznie. Bo teraz już naprawdę obrażenia mam tak wykoksane, że ja pierdzielę, nie? To w Diamonds używamy. Miło, zawsze miło, bardzo miło. Cztery noże. W sumie 5 noży, bo jeszcze mi z tyłka wychodzi. I jeszcze obrażenia się boostują. Okej. Chodź tutaj. A, o Jezu, co to za itemy. Chyba nie skorzystamy, mimo wszystko są. Okej. Chodź tutaj. Cztery noże po prostu, nie? Pięć noży. Dobra. Jestem niewrażliwy, czy co? Bo po prostu serio mnie nie sięgło. Jeszcze jeden. No cholero, no. Two of Hearts, wolę Chaosa. No niby hajsu raczej nigdzie indziej nie przypierdzielę, ale czy mi się opłaca grać na maszynie? Nie mam kluczy. Kurde, weź mi tą gałkę. Nie ruszaj. Zostaw. No tak, zadaję obrażenia. Tylko stopa, nie? Idziemy tutaj. Bo czemu by nie? I dobra, na dół. I teraz nie mam żadnej osłony, żeby mieć David Room. Tak, jest zbyt duży, żeby wyczuć hitbox. Okej, to mi się przyda. Ale zaraz będę musiał się ratować w sumie tym D4. Bo ja nie mam zbyt dużo życia. Trochę mi tak niefortunnie tutaj siądzie. Jakaś bateria. Ja naprawdę mam mało życia. Okej. Mam taką łzę. U Jezu. Co to za kombo? Co to za combo jest? Triple shot. Okej, ale to się tak opłaciło, że mnie to naprawdę uratowało tą situation. Niewrażliwie na wybuchy. Ja mam chyba to, że mam.
Nie otwieramy, nie marnujemy. D4 uratował mi situation. Perks. Wow, dużo was. Okej. Damage i range up. Zaje fantastycznie. Wow. Wow. D4. Kocham się. I love you. Very much. Question marks. Okej. To weźmiemy. A tutaj. Zgniotą cię mu. Szkoda, że tak bossa nie działa, bo tak mega szatana rozdeptać. Byłoby śmiesznie. Dobra, muszę wyczuić. Świetnie słownictwo wieśnia, wyczuić. Feng Shui. Dobra, 4 klucze. Dobra. Tu nie ma nic. Tu jest wielce prawdopodobne, że boss jednak będzie. I jest. Chodź tutaj. Dobra. Kurde. Niewystarczająco, żeby te łoczyska ten dojechać są. Muszą być wystarczająco wielkie. Okej. Czemu mi tam to znika? Dobra. Ale w sumie znowu mam kolejne combo, o którym nie byłem świadom, nie? Triple shot z tym, że tak fajnie te łzy tutaj. To. I. Hash czy nie hash? Może hash, Chaosa mam. Nie pamiętam się tym Chaosa, zawsze celuję. Jezu Chryste, how to jump. Też tutaj na dole? I tak. No niezbyt bym powiedział, co? Okej, okay, bomby by wylatywały złote. Ale co z tego? Będę musiał jakoś dobrze Chaosa użyć. I to jest ten problem, nie? Muszę specjalnie siedzieć tak. Żeby jakkolwiek zranić. Okej. Niby bardzo fajne combo i chciałbym przy tym pobiegrać, ale jak będzie sytuacja kryzysowa, to wiadomo, używam D4, nie? Bez dwóch zdań. Okej. A no to może mi Brimstone poleci następny. Nigdy tak długo z nim nie walczyłem. Okej. Boże, fucek. No nie! Oj, pierdzielony. Dobra, że po połówce dostaję, a nie po całym. Jeszcze raz tego dobrego, co? Pierdzielony Chaos. Okej. Dawaj, wystawiaj ten głupi łeb. Trzeba cię klepać. Okej. Też tam lata i bi.
Licz, może jakbyś nie ssał tych i nie tych przeciwników, to może byś mi jakoś pomagał. Chociaż trochę, co? Ale nie. Tiny Planet mam. To już totalnie zabawa na całego. Okej. Fajnie te... ten ruch fajnie by działał, jakby ten... Brimstone mu jeszcze był, nie? Bo wiesz, że tego technologii jeszcze Brimstone ma. Okej. Tak, musiałem zostać zraniony niestety. Okej. Klepiemy. Okej. Dobra. Kurde, daj chaos w ścianie, nie? Chaos! Why? Why? Co się teraz stanęło? Nie ogarnąłem trochę. Co się teraz stało? Mam set bombsy? Nie mam, to dużo bomby. Okej. Kurchawy zostały zniszczone. Znowu, to będę biegał sobie w kółko i będę cię naparzał. Wiesz jak może być. Okej. Dobra. Dobra, uzdrawiamy się i lecimy dalej. Nie ma się czym zastanawiać. Dobra, hajs w piekle mi się nie przyda. A, dobra. No, w miarę ciekawy odcinek. Kombo, kombo mi się stworzyło. Okej. Jakby jeszcze quadshot wyleciał do tego, o, albo double shot. To totalnie byłoby fajnie, jakby też było tak podzielone. Do tych strzałów od Technology X to byłoby w cholerę w obydwie strony. No ale wiadomo, jak ciężko uzyskać jakie itemy. Okej. Dobra. Znowu mi to poleciało. Judgment, dawaj mi judgmencie, dawaj, ja wierzę w coś w ciebie, dawaj, dawaj mi coś fajnego, co? HP, kompas, cokolwiek, życie może być, w sumie bardzo może być. Ja zrobiłem ci kółko mocy. Na Hangman, na nic mi się nie przyda. Prawie się uzdrowiłem na full, dzięki przyjacielu. No nie wierzę, naprawdę nie wierzę, co mi się tutaj trafia, co? Kompletnie. Dziesiątka. Okej. Dobra. Okej. Dobra. Ajajaj, się dostało obrażenia. Dobra. Dobra, ale go przyleciało, co?
Aż dałbym pewnie porównanie, jak pewien youtuber pewnie matki, ale nie wypada. Okej. Teraz dlaczego mam do 4 jeszcze? Okej. Ale przeleciał. Uuu, jak fajnie, zaje fantastycznie. Teraz będą się pojawiały te purkawy, które będą nagminnie ginęły z powodu technologii X, więc muszę się o nie martwić. Okej. Teraz tutaj. Kurde. Dobra, bardzo fajnie. Ekscytujący odcinek. I Dark Room. Perks. Pretty Fly. Pretty Fly, zajebista sprawa. Jest bardzo źle tutaj. Ale tak bardzo, bardzo źle. Podgryzaj go, podgryzaj, ulecz mnie. Okej. Idziemy bardzo powolni, nie mamy jakichś dużych obrażeń. Kolorowo to nie jest Pretty Fly, zajebiście. O Jezu, jacy my jesteśmy wolni. Okej. Dobrze, że ta transformacja dobra nam wleciała, nie? Dzięki temu mamy triple shota od takiego, od takse. Oj, ciężko, ciężko, co? Okej. Dobra. Darkman mi zabiera serca, ja się dziwię, tak bardzo potrzebuję. Nie ma Kejbama i Darkbama, nie? Nie zabieraj mi brzydaku. Słyszałem, że nie ma Price Bomb. Jak ja bym się cieszył. Jak ja bym się cieszył. Nawet sobie sprawy nie zajecie. Ale jakieś muchy generujemy, jakieś transformacje mamy, pająki wylatują. Tragedii nie ma. Nie, Dark Bomb, ja to sobie zbieram. Jak chcę jeszcze jedną transformację, koniecznie. Będziemy mieli dwie. Ryzyk, ryzyk. Okej, okay, bardzo fajne niby to jest. Znaczy, że to jest blisko przeciwniku, to się samo naprowadza. Ja pierdziel, jakie to jest chore. Okej. Okay. Będę po prostu zostawiał, bo to samo będzie się naprowadzało przeciwników. Jak jeszcze wleci. Okej. No właśnie, to jest zajebiste. Ej! Nie chcę więcej. Okej. Dobra, serce. Wow, nie? I patrz na te łzy, nie? Mega dobre to jest. Wow. Ten odcinek nazywam odcinkiem roku. Mi się tutaj takie kombo stworzyło. Zaje fantastyczne, że...
Takich komb to jeszcze nie widzieliście pewnie sami, co po niektórzy, nie? Ja chcę takie kombo więcej, ja chcę więcej takich komb. Dużo hajsu. Okej. I patrzę, jak to tam na niego leci, nie? Okej. No i te łzy to po prostu jak na nim siadają. Jezu! Najbardziej zajebiste kombo. O kurwa. Ja i dlatego kocham nagrywać Isaaca. Niektórzy narzekają, że Isaac. Ale Boże, twórcy mieli taki dobry web, tworząc tą grę, tworząc te itemy, że patrzcie, to jest 172 czy pierwszy odcinek. W dalszym ciągu są komba, które mnie tak zadziwiają w tej grze, że ja pierdzielę. I w dalszym ciągu ja tą grę odkrywam, mimo że mam przegrane już do 300 godzin, się pomału zbliża mnie. Dlatego naprawdę bardzo cenię sobie Isaaca i mam nadzieję, że na Isaacu Plus się nie skończy, ale w sumie już Isaac jest tak zaproszeniem troszeczkę w cudzysłowie przeruchany, że nie wiadomo, nie? Nie wiadomo, jak to twórcy będą kminili po Isaacu Plus, czy dalej będą rozwijać jakoś w jakikolwiek sposób Isaaca, czy też niezbyt. No cóż, to byłoby na tyle, trzymajcie się ludziska i jak to więcej takich kombosów. Oj, znacznie więcej takich dziwnych kombosów, które jeszcze nie miałem. Trzymajcie się, na razie.